Tu ładne zdjęcie by można zrobić. Tu takie. Ale parno. Paruwa jest straszna. Tu zdjęcie do pocztówki. Macie kody, wiecie jaka roślina się nazywa. O, tu wchodziliśmy i tu nici rzucała kamerę do wody. Ale piękne to tu jest. Wam trzeba tu zrobić jakieś zdjęcia. Teraz zrobimy. I tu tych korzeni. Niesamowity. O, tam ptaszek chodzi. Patrzcie, ptaszek. Nie, on teraz tam sobie dziubie. Cwaniaczek. Piękne to tu jest. Gdzie nie wiedziałem, że to jest to miejsce na mapie. Całkiem inaczej jest nazwane. O jest, patrzcie co płynie. Widzicie co tam płynie? Jakaś jaszczura taka wielka. Zaraz zrobię zdjęcie z przybliżenia. Gdzie on jest ten jaszczur? A tam płynie. To by był waranek jakiś mały, ale... Mały na warana. O, tu ryby pływają. Takie czarne. To są takie zielone węże. Tak mocne. Taki kolor mają mocny, zielony, że powiem wam, że przelazł mi pod nogami. Ja go nie widziałem. Nie teraz, parę lat temu. I wyczytałem, że to są... O, tu płynie, patrzcie. Tu jest na dole piernik, włazi tu, patrz go, widzisz go, tu jest, tu, widzisz, mały, powiem ci, mały jesteś, ale my byśmy spieprzali przed tobą, ty nawet nie wiesz. No, wchodźcie do wody. Co? Pięknie to, nie? Wygląda. To było chyba suche, a tylko te korzenie były, nie? Tak, na dole sama woda płynęła. Patrz jak on sobie płynie tam, cwaniaczek. Ale ja nie włażę do wody, jak ci wpadnie telefon. Przecież mam na sznurku. O, to super. Tak, moi mili państwo, żona ma na sznurku. Ale rzuca się, chyba mocny tych, ten jest, wiesz co? Dobra, idziemy, chodź. Jeszcze lunie. No ale fajna atrakcja. No ale jest tu więcej, ci powiem, tego i jest lepiej, więcej tej wody. O, tu Nikola wtedy wkłada. Pamiętasz? Ten aparat do wody, też pamiętam tu. Czy aparat GoPro. Ja ci powiem, to są takie wody, że ja ogólnie bym miał strach. Tam nie było, tu jest zapas. Co myślisz, że tam co, jakieś siatki są? Bo tam te dzieciary się te pluskały wtedy, pamiętasz? Tam też ryba, ale to ryba. Jakaś pompa chodzi, ale cichutka ta pompa, jakaś dobra, nic nie buczy.
że ty tu wpływasz. O, i tu jest takie, jak było słońce, te zdjęcie. Patrz, jak ładnie na kamerze to widać. Ale prąd jest tu mocny. Ja się nie dziwię, że on ledwo macha tym ogonem. Ale pająk! Siup, tu. To trzeba patrzeć jednak też nad głowę. Bo jak on by tu sieć rozpiął, a teraz ludzie tędy nie szli przez godzinę, dwie, to my go możemy mieć na głowie. A ja bym go nie chciał dotknąć. Chyba, że w kasku. No i wracamy. Tam nie szliśmy, bo tam są takie drzewa na początku, ja to pamiętam. To co tu się tak buja? O nie, to krzak w wodzie. Tam nie szliśmy, bo tam taka roślinność jest, no, pełno tych kartek na drzewach i można zobaczyć, jakie to są drzewa. Ale że jest późno, wracamy. Ja nawet nie wiem, czy tamtędy idzie przejść, bo tam jest brama zamknięta, a ten tam dziobak znowu jest. Dziobak coś tam dziobie. Że jak się komuś podobało, niech da suba. To jest tylko jedno kliknięcie. Dobrze. Kanał, żeby się rozwijał. Im więcej subów, w tym filmy trafią do większej ilości ludzi. I każdy na przykład coś dla siebie znajdzie. Co tam szuka. Cisza. Oprócz tych dźwięków natury. Patrzę, trzeba wypatrywać i patrzcie nad głowę, jak idziecie, bo tam teraz ten pająk, co było, był wielkości pięści. Byście weszli w jego pajęczynę. Nie wiem, użerę was i duży problem. Może nic nie być, no ale wiecie, nawet komar ugryzie i zawsze coś jest. A co dopiero taki pająk. Dobra, no to co, tu kończymy. No i po drodze wjechaliśmy na targ. Kiedyś tu byliśmy. A wszyscy pamiętają ten targ. Bo stał tu taki motocykl, skuter. Tak zdezelowany, że jeszcze taki go nie widzieli. Ale wali tymi rybami. Ciekawe co to jest. Nas tam pożarło chyba, albo nie. 50 watów. Smoczy owoc. Szukamy maratui. I macie rybki. I liczy jakby było. Tu idziemy, bo tu zawsze wali tymi rybami. Zresztą tak jak zawsze, no wszędzie wali rybami, nawet w Polsce. Ryby są dobre, ale wiecie jaki mają zapach. Stanąłem też, czy nie mam, nie wziąłem z hotelu sobie tych okularów, które mi się właśnie rozjaśniają, jak nie ma słońca. Mam tylko te słoneczne takie, a już teraz tak szarawo się robi, się źle jedzie. Dzisiaj trochę zabawiliśmy. Dzieci dawno już chyba w hotelu. Wiem, że na Rejli był Tomek. Zrobił fajny materiał podobno. No to Nikola by zjadła na pewno. Kraci Nikola może kukurydzę. O, Beata patrzy na buty. Takie. Ty wiesz, że ta co mnie masuje ma takie buty, w takich chodzi. Z tymi takimi różnymi. Rób sobie takie tu do chodzenia. Ty musisz mieć na szpilce. Czyli teraz by to zjadła, nie? Uwaga, ja tu idzie przywalić znowu w to. Niektórzy już się chyba zwijają, nie?
niż po targu, co się dziwić, jak jest tak późno. Ja muszę patrzeć na oczy, żeby tu oka nie stracić. Gdzieś tu owoce widziałem z drogi. Tam były, Beata, owoce. Jak widzę owoce, to się tylko zatrzymuje. Ale chyba dopiero pojutrze kupimy to, co chcemy, bo tu nie ma jakoś to. Zaczepia mnie ta malutka. Smoczy owoc. No, ale nie ma dalej ty. Nie ma nic takiego z tych owoców, co my chcemy. No bo te mamy, smoczego mamy jeszcze. Taki bez smaku. Trzeba mieć dobre zęby, żeby to tak chrupać. Zrób tu tak, jak możesz, zdjęcie z tej strony i wyślę z Grzegorzowi. Pamiętasz to miejsce, te góry, te targowisko i to. Ciekawe, czy przypomnij sobie. Typowe lokalne targowisko. Zero turystów. Myśmy tu wtedy wjechali, coś myśmy zjedli, a ciasteczka takie. To było jakieś najpewniejsze. Trzeba mieć tą florę od nich taką, żeby się na to rzucić tu. No my nie chcemy już ryzykować. Dzisiaj jedliśmy przepyszne dania. Wkleję je wam. Będą teraz zdjęcia i zobaczycie. No to na razie tyle z targu.